Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Mamy poniedziałek, 28 maja i czas sobie podsumować weekend, bo działo się całkiem sporo w kolarstwie, zarówno szosowym, jak i górskim. No ale jakby na szosie nie będę się tutaj za bardzo skupiał, tylko tytułem wstępu powiem, że trochę moje przewidywania się sprawdziły, bo w piątek Simon Yates i Tom Dumoulin no nie byli najmocniejsi, a Yates to miał po prostu straszny kryzys, ledwo co tam ukończył, a z kolei Chris Froome zaatakował sobie 80 km do mety, no i zrobił taką przewagę, że jakby znokautował wszystkich i założył różową koszulkę i oczywiście je już nie oddał, no i tym samym zwyciężył w Giro d'Italia. Ale nas oczywiście najbardziej interesował przez cały weekend Puchar Świata i zmagania w Nowym Mieście na Morawach w Czechach. No i tam działo się całkiem dużo, bo oczywiście w piątek jeszcze przed jakimkolwiek ściganiem mieliśmy premierowo pokazanego nowego Xtera, o czym już mówiłem dwukrotnie. Jolanda Lew pierwszy raz w Pucharze Świata wystartowała na nowym krosie i to właśnie z tym nowym XTR-em. W piątek też miała miejsce premiera nowego kokpitu od firmy Syncros, oczywiście w rowerze Nino Schurtera. To taki zintegrowany kokpit, dla niego specjalnie przygotowali. No a później były już emocje związane z wyścigami Short Track i to po raz pierwszy mieliśmy okazję oglądać sobie je na żywo. Jeśli chodzi o te wyścigi, no to tutaj bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci teamu Specialized, bo zarówno Sam Geise, jak i Annika Lankwardt wygrali swoje wyścigi. No i mieliśmy całkiem ciekawą klasyfikację do startu w niedzielnych wyścigach cross country. Od samego startu w elicie kobiet no można było podejrzewać, że wyścig będzie się rozgrywał między Jolandą i Aniką. No i tak też było. Inne zawodniczki gdzieś tam dojeżdżały powoli, ale no raczej ta przewaga była cały czas widoczna. No i tak też stało się do samego końca. Był finisz sprinterski, którym no zdecydowanie wygrała Annika Lankwardt, trzeba sobie to powiedzieć. Annika jest bardzo mocną zawodniczką i siła na finiszu chyba tutaj jest decydująca. No i ciężko bardzo z nią wygrać. Jolanda teraz ma dosyć dużo czasu, bo kolejny wyścig Pucharu Świata jest w lipcu, więc może trochę potrenować ten element wyścigu. Wyścig elity mężczyzn także zapowiadał się bardzo ciekawie, no bo już tutaj po raz kolejny, już chyba któryś raz z rzędu liczyliśmy na to, co pokaże Mathieu van der Poel. No ale jego kontuzja związana ze startem w etapówce i z tym, że przyszedł niedawno zabieg na nadgarstek, okazała się chyba kluczowa. I widać było, że tam na jednym zjeździe było trochę jego nieuwagi, może trochę ta kontuzja mu przeszkadzała, może faktycznie było to już za mocne tempo dla niego i był zbyt zmęczony, ale gdzieś tam popełnił błąd i przeleciał przez kierownicę. No i później łapał się za ten nadgarstek i faktycznie go tam to mocno bolało, no i wycofał się z wyścigu. No, w podobnych okolicznościach został wyeliminowany Sam Geise, bo miał tam jakieś problemy najpierw z rowerem, później był upadek, trzymał się za ramię, za bark, więc tam mogła być też jakaś konkretna kontuzja. No i też zszedł z trasy. No i tak naprawdę w rywalizacji z Nino pozostał Anton Cooper i Maxime Marot. No i w sumie zarówno Maxim, jak i Anton bardzo dobre trzymali tempo, dopiero gdzieś na ostatnim kółku zgubili Maxima i jechali dalej razem Nino i Anton Cooper. No i doszło do tego finiszu, który pewnie już wszyscy widzieliście, gdzie tak naprawdę ciężko było zobaczyć, kto ten wyścig zwyciężył, potrzebna była fotokomórka. No i ostatecznie na szczycie podium stanął Nino Schurter. No ale ten wyścig w Nowym Mieście nam pokazuje, że jakby jest coraz większa grupa zawodników, która może rywalizować z Schurterem, no bo spokojnie możemy myśleć o tym, że może z nim wygrać Anton Cooper, że może z nim wygrać Sam Geise, że prawdopodobnie może z nim wygrać Mathieu van der Poel. No i czemu nie, Maxime Marot myślę, że też mógłby sobie z nim w pewnych sprzyjających okolicznościach poradzić. Także mamy już tą grupę, ta grupa nam rośnie. Poziom się wyrównuje, co jest w ogóle bardzo fajne, bo wyścigi są coraz bardziej emocjonujące. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że właśnie teraz będziemy mieli ponad miesięczną przerwę od startów w Pucharze Świata. No i jakby teraz się okaże, kto tą formę utrzyma, kto ją może na nowo zbuduje. I jak na te wszystkie nowości będzie reagował Nino Schurter, bo możliwe, że też wprowadzi jakieś zmiany w swoim treningu i może się okazać, że w lipcu
znowu będzie nokautował swoich rywali i znowu będzie poza zasięgiem wszystkich. Jeśli chodzi o starty Polaków, to Maja Włoszczowska nie startowała w wyścigu short track, przez co była znowu gdzieś bardziej z tyłu na starcie wyścigu cross country. No ale mimo tej choroby i mimo tego braku startu w tym XCC poradziła sobie kolejny raz bardzo, bardzo dobrze, bo zajęła piąte miejsce. Bardzo ładny wyścig też pojechał Filip Helta, który zajął w wyścigu U23 16 miejsce. A jeśli chodzi o pozostałe wyniki Polaków, no to byli wszyscy oni sklasyfikowani już poza pierwszą dwudziestką. Jedni bliżej, drudzy dalej. Całkiem niezły wyścig też pojechał Marek Konwa, Kasia Solus-Miśkowicz. No i reszta miała takie wyniki, które raczej mają zawsze, jak startują w Pucharach Świata, gdzieś tam koło 40, koło 50. A ci zawodnicy, którzy startują sporadycznie, no to wiadomo, że gdzieś tam bardziej koło 90 miejsca. Z ciekawostek takich teamowo-sprzętowych można sobie powiedzieć o tym, że trzech zawodników teamu Cannondale było w pierwszej szóstce, co jest no, dosyć dobrym wynikiem. I na pewno Cannondale przekuje to w swój sukces marketingowy i będą mówili o tym, że no tutaj niezawodność pewnie nowego Leftiego dała się we znaki. Ciekawe jak to będą komunikować, ja jestem bardzo tego ciekaw. Wracając jeszcze na chwilę do rywalizacji kobiet, można sobie też powiedzieć o tym, że bardzo, ale to bardzo udany sezon ma już po tych trzech startach Alessandra Kaler, która jako zawodniczka kategorii U23 rywalizuje z elitą kobiet i aktualnie jest na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, więc no to jest bardzo dobry wynik Szwajcarki. No i pewnie niedługo, jeśli tak dalej pójdzie, będzie miała Jolanda Neff niezłą konkurentkę. Właśnie w postaci Alessandry Keller. I teraz jeszcze pora na mały taki off-topic social mediowy, który sobie zauważyłem wczoraj wieczorem. Otóż Matthias Flickinger no jest bardzo zdenerwowany tym, co się stało po starcie wyścigu cross country w Czechach. Powiedział, że ten jego upadek spowodował Enrique Avancini. Z kolei Enrique powiedział, że został potrącony przez Maxima Marota na starcie. A już jacyś fani Maxima Marota i Avanciniego wstawiają filmy, że no tam prowodyrem głównym całego tego zajścia był Nicolas Rohrbach. No ale to są takie chyba upadki na starcie, które się zdarzają. Natomiast sami zawodnicy i właśnie Matthias Flickinger i Anton Sintsov, który tam chyba najbardziej ucierpiał, bo po nim w ogóle zawodnicy przejechali, no mówią, że jest lekka przesada, że już na startach zawodnicy naprawdę nie patrzą jak jadą i jest coraz bardziej niebezpiecznie. Co dziwne, jakby takich nerwowych sytuacji nie ma w XCC, a właśnie na startach cross country. Pewnie dlatego też, że dla zawodników w XC no jest dużo ważniejsze, a też pewnie przez to, że niektórzy zawodnicy, którzy są lepsi w cross country, zajmują słabsze miejsca w XCC, no i później na starcie do XC się przepychają mocno, żeby wyjść na czoło, na pierwsze podjazdy i tak dalej. No i tutaj dochodzi do jakichś tam spięć kierownic i spięć między zawodnikami, co jak widać właśnie po wpisie Matthiasa Flickingera, no powoduje spore nerwy. Ciekawe jaki ta sytuacja będzie miała swój ciąg dalszy na kolejnych wyścigach, no bo jakby może dojść do jakichś dziwnych sytuacji, kiedy ci zawodnicy będą ze sobą realnie skonfliktowani, no ale mam nadzieję, że nie będziemy oglądali jakichś dziwnych scen podczas kolejnych wyścigów. W tym odcinku programu cyklicznego to już wszystko, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, no i standardowo widzimy się w środę tuż przed kolejnym naszym długim weekendem. Do zobaczenia w środę. Cześć!